Czym według ciebie wyróżnia się ten dom? Tym, że nie ma okien. I czym jeszcze? Fuj, wygląda jakby był zrobiony z błota. No właśnie, bo to jest lepianka w afrykańskiej wiosce. Tu, gdzie drewno jest trudno dostępne, do budowy domów używa się cegieł z błota. Błota używa się również jako materiału do łączenia cegieł. Kiedy wyschnie, dom staje się mocny. Latem jest w nim chłodno, a zimą ciepło. Jejku, dom zrobiony z błota. Idealny dom dla spychacza. Uwaga, Bob! Ten statek zaraz uderzy w most! Spokojnie, koparko. To ruchomy most. Co takiego? Ruchomy most. Można go podnosić. Widzisz? Przeważnie, tak jak po normalnym moście, jeżdżą po nim samochody i chodzą ludzie. Ale jeśli po rzece płynie wysoki statek, most się podnosi i statek może przepłynąć. Ale sprytne! Tak! Jest kilka różnych sposobów otwierania ruchomych mostów. To naprawdę świetny pomysł. Dzięki temu żaden statek nie zderzy się z mostem. Chyba masz rację. Co oni tam robią, Bob? Budują domek na drzewie. O, czy drzewo chciałoby mieszkać w domu? Nie, to jest domek na drzewie. Ach tak, taki zbudowałeś dla rakiet miasteczka. No właśnie, taki domek buduje się w gałęziach drzewa. Często do umocowania konstrukcji używa się sznurów i lin zamiast gwoździ, żeby nie uszkodzić drzewa. To najbardziej czadowy dom na świecie. Możesz mi taki zbudować, Bob? To zależy. Umiesz wchodzić po drabinie? Tak. Jasne. Czy ci ludzie lepią bałwana, Bob? Oni budują iglo. Iglo? Zabawne imię dla bałwana. To nie jest bałwan, koparko, to jest dom. Dom ze śniegu. Jak się go buduje? Wycina się ze śniegu duże bryły i układa się z nich coś w rodzaju kopuły. W środku iglo jest wygodnie i ciepło. Taki domek jest super. Możemy zbudować sobie iglo, Bob? Nie, koparko. Dlaczego? Bo jest środek lata. To pewnie dlatego nie widziałam tu innych iglo.